W ramach Festiwalu Budownictwa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla swoich członków rejs po wrocławskim węźle wodnym. W sobotę, 11 czerwca, wycieczka wyruszyła z przystani przy wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego na pokładzie statku Rusałka. Panie kapitanie, odpływamy. Organizator wycieczki, Marek Kaliński, przywitał gości. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zobaczymy najpiękniejsze mosty Wrocławia. Miło mi serdecznie powitać pana dyrektora Bartłomieja Pietraszkiewicza z ZZGW. Jest z nami nasz ojciec przewodniczący, pan profesor Chotała. Jak wiecie, płyniemy statkiem okrętem Rusałką. Niewiele się różni od Titanika, bo Titanik miał być niezatapialny, natomiast Rusałka jest naprawdę niezatapialna i pływa już dosyć długo. O wrocławskich mostach opowiadał inżynierom dr Leszek Budych, specjalista i pasjonat obiektów mostowych. W tej chwili popłyniemy Odrą Miejską w kierunku Starego Centrum pod Most Piaskowy. Tam zawrócimy. Słuchajcie, ja opowiadam, kto chce, ten słucha. Wrocław, mówię, czasami się określa, że to jest Wenecja Północy. Mamy dużo. Ten wrocławski węzeł wodny jest bogaty. Mamy kilka rzek i w tym rzeki duże. Nie jedno miasto by było dumne, gdyby miało taką Oławę, Widawę, Bystrzycę, Ślęże. Że te rzeki mają już taki charakter, można powiedzieć, że wręcz określmy to miastotwórczy, co, że nie tylko Odra ma ten charakter we Wrocławiu miastotwórczy. Mosty we Wrocławiu to jest dziedzictwo techniczne, tak? Ja mówię dziedzictwo nie tylko techniczne, ale również architektoniczne. Techniczne dlatego, że jest niewiele miast takich, które można powiedzieć z różnych przyczyn, bo można powiedzieć, że te zaniechania 50-letnie, żeśmy tej konstrukcji nie wymieniali, nie remontowali, ale mamy przykłady konstrukcji z połowy XIX wieku. Most piaskowy, wczesna konstrukcja mostu stalowego, taka przesztywniona kratownica o pasach równoległych, potężne, żeliwna konstrukcja. Jak człowiek do tego podejdzie, dotknie tego pasa, on ma 2 cm grubości, się zastanawia, jak ciężar ma ten most. Potężny. Później przechodzimy do ażurowych konstrukcji mostów mieszczańskich, Sikorskiego, mostów młyńskich, co mosty górnoparaboliczne, nowy zestaw, załóżmy, nauk, statyki, tak, i nowe osiągnięcia w budowie tych mostów. Ile mniej tych stali, to jest tam przeciąg 15 lat i rozwój tej techniki mostowej. Obok mamy Mostumski, belka spornikowa, gerberowska, ażurowa taka kratownica. Przejdźmy dalej, mosty uniwersyteckie, mosty pomorskie. Günter Trauer, dla mnie to taki konstruktor, zresztą urbanista bardzo znany niemiecki, który projektował mosty pomorskie i uniwersyteckie. Ktoś, kto jest laikiem, nie zwrócił uwagę, że ten most pomorski północny to jest konstrukcja belkowa, belka ciągła, czy przęsłowa i są belki stalowe o pasach równoległych, czyli są to takie blachownice o wysokości, to chyba mają 1,40 m albo 1,60 m, one mają 2 pasy równoległe, ale most uniwersytecki ma już łukową tą konstrukcję, też blachownicę, bo w przekroju poprzecznym jest 8 blachownic. Jeden budowany w 1928 roku, drugi budowany w 1936, czyli tam przedział jest między nimi 8 lat, tak? Ale jaki postęp, załóżmy, w technice wznoszenia tych mostów, już pomijając taki jeden aspekt, który jest ważny dla tych, którzy te mosty konstruują, że te wszystkie mosty wcześniejsze, o których mówiłem, to wszystkie są z jazdą dołem, czyli mają tą konstrukcję dźwigarów ponad jezdnią, co? A mosty pomorskie, mosty uniwersyteckie są z jazdą górą, czyli załóżmy te dźwigary kratowe nie ograniczają skrajni drogowej. Możemy, załóżmy, poszerzać jezdnie, chodniki, coś zmieniać. No, w granicach, załóżmy, rozpiętości tych mostów. Most Zwierzyniecki trudno zmodernizować, żeby jego przepustowość zwiększyć, no bo te kratownice z boku ograniczają jego szerokość, tak? I szerszy on nie będzie, tak? Ale na pewno warto zachować ten most Zwierzyniecki dla potomnych. Nawet po to, żeby Wrocław nazywali takim skansenem mostownictwa, ale niech z całego świata przyjeżdżają turyści i oglądają mosty Wrocławia. Nie ma drugiego takiego miasta. Pomysł rejsu tematycznego wzbudził duże zainteresowanie wśród członków izby. Chyba nigdy więcej nie będę miała już takiej okazji. Jest to coś bardzo ciekawego. Dla mnie bardzo. Jestem bardzo zadowolona, że coś takiego zostało zorganizowane. Może jeszcze kiedyś coś podobnego, ale
będę bardzo zainteresowana. Żona mnie naciągnęła. Aha. Poza tym mam sentyment do Wrocławia, także jak najbardziej. Interesująca wycieczka, czy? Jak najbardziej. Spojrzenie na Wrocław z innej strony. Jakby. Się interesuję trochę obiektami inżynieryjnymi, no i takiej drugiej okazji pewnie nie będzie, żeby te wszystkie obiekty, zwłaszcza mosty i śluzy, zobaczyć od strony wody. Zaglądam do nich czasami od góry czy z boku, natomiast od wody to jedyna okazja. Takich rejsów nie ma. Niewątpliwie okazały most grunwaldzki jest znakiem rozpoznawczym Wrocławia. Czy most grunwaldzki jest piękny? On jest charakterystyczny i przede wszystkim urósł do rangi symbolu Wrocławia. Jest na pewno efektowny, tak? Jest ciekawy, bo mówimy to o konstrukcji wiszącej. Tak? Wiadomo, że do 1945 roku miał te zdobienia dużo bogatsze, ale no też no, trudno to określić, czy one by się nam podobały, czy nie, no bo każdy okres ma swoją cechę, załóżmy charakterystyczną w tej dziedzinie, załóżmy architektury, sztuki, tak? Jest to pewnego rodzaju wizualizacja. Ja twierdzę, że nie tylko most grunwaldzki jest takim wartościowym obiektem, który oprócz tych funkcji użytkowych posiada również te funkcje, no określmy to szerzej, artystyczne, tak? Że są mosty, most Oławski piękny, no charakterystyka, można powiedzieć, jak mosty Rzymu, czy Przemysłowa konstrukcja, most sklepiony z pięknymi rzeźbami, no można powiedzieć, że to taki most rzymski, tak? No gdzie jeszcze dla architektów to jest piękne, bo to jest z architektury Złoty Podział, czy Przemysłowy most sklepiony, łukowy, tak? Mamy kolejny most Zwierzyniecki, no konstrukcja stalowa, łukowa, łuk ze ściągiem systemu Langera. Ale ten detal, taki nawiązujący do secesji, piękne z piaskowca pylony na brzegu, piękne bariery, pięknie wykonane przyczółki, tak? No i kolorystyka mostów, co jest w tej chwili rzeczą ważną, tak? Kiedyś to był albo kolor taki antykorozyjny mini, albo kolor szary, tak? No w tej chwili ta technologia pozwala nam kształtować coś takiego jak kolorystyka mostów, tak? Można powiedzieć, że w tej chwili dziedzina nauk. Dla mnie jest, załóżmy, wstrząsem, jeżeli jakiś tam projektant, inżynier, nawet bardzo zdolny, mówi, że on kształtuje kolorystykę jakiegoś obiektu. Gdzie ja mówię, kolorystyka to jest w tej chwili naprawdę, no dziedzina wręcz, a mieć głębokie wyczucie, żeby tą kolorystykę kształtować. Mamy mosty niebieskie, żółte, no tak jak ten most Trzebnicki, on by wymagał malowania jak najszybciej, no ale też ma swoją kolorystykę. Spojrzymy, możemy mówić, że mamy zielony mostek, mamy czerwony mostek, czy inny, tak? Dają nam te możliwości w tej chwili technologiczne, żeby to kształtować. Mimo, że mosty są zabytkowe, no jest to też jakieś wyzwanie dla ludzi, którzy no zatwierdzają te rzeczy do remontu. Kapitan Rusałki Jerzy Walczak ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej w 1973 roku i od tego czasu związany jest z Odrą. Wtedy, kiedy zaczynałem, to przewoziliśmy towary rzędu 12 do 16 milionów ton rocznie i no, był bardzo duży ruch na Odrze, wiele pchaczy pływało, barek motorowych. Był przewożony węgiel ze Śląska do Szczecina, do Świnoujścia, z powrotem towary typu ruda żelaza, fosforyty, apatyty, no inne towary też, ale to na zachód, jak złom, butelki i tym podobne rzeczy. Później tak jakby coraz mniej tych przewozów było, coraz mniej. No i w chwili obecnej to Odrą praktycznie nic się nie przewozi z takich towarów masowych, jedynie jakieś produkty stoczni w Koźlu, jakieś towary wielkogabarytowe. Natomiast no można powiedzieć, że żegluga towarowa umarła. Za to rozwija się turystyczna, ale nie za mało? Rozwija się turystyczna, to fakt, powstało wiele marin na Odrze, coraz więcej osób inwestuje w jakieś łódki turystyczne, no i to idzie troszkę do przodu. Mamy nadzieję, że kiedyś wróci ruch towarowy na Odrze i będziemy znów pływać z towarami, przewozić towary, a jest to transport bardzo ekologiczny. Wystarczy policzyć sobie, ile tirów trzeba załadować i gonić po naszych drogach. Spalają paliwo. Jeden zestaw pchany zabiera około 1000 ton.
Doktor Leszek Budych o wrocławskich mostach wie wszystko. To jest most Trzebnicki, czteroprzęsłowy, stalowy, no, taki dosyć ciekawy układ. Co? Kiedyś bardzo długo ten most był poza Wrocławiem, Rosenthaler Brücke, taka niemiecka, most Różanki. Po 1945 roku ma nazwę mostu Trzebnickiego. Można o nim mówić tam parę ciekawostek, bo sytuacja tego mostu jest stabilna no co najmniej od XVII-XVIII wieku. A w 1871 roku w tym miejscu zbudowano most stalowy, kratowy. On również miał tak jak ten dzisiejszy cztery przęsła. No ale taka ciekawostka, że były to dźwigary stalowe systemu Schwedlera, też górnoparaboliczne, takie parabole jak dzisiejsze wrocławskie mosty młyńskie, ale konstrukcję stalową tych mostów wykonała taka firma Wulfa z Bydgoszczy. I to można powiedzieć, że te mosty dzisiejsze trzebnickie i dzisiejsze warszawskie, takie stalowe, były wykonywane w Bydgoszczy. I w mojej firmie, która bardzo szybko zbankrutowała, ale dla Bydgoszczy to jest taki duży dorobek, że mogli oni we Wrocławiu budować takie duże mosty przez Odrę. Bardzo długo nie potrafili ich zlokalizować, ale z tego względu, że w 1871 roku ta stara Odra, która była wtedy regulowana, była poza granicami miasta Wrocławia. Mówię, przy mostach Trzebnickich jest taka ciekawostka, bo mamy kamień graniczny zaprojektowany przez Karla Klima z 1904 roku, a wiąże się z tym, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili na Starej Odrze, to Wrocław zawitał dopiero w 1904 roku. Kolejny most to most Osobowicki, który zbudowano z kamienia i cegły w 1897 roku. Ja mam nadzieję, że wrażenia i wspomnienia tych uczestników tego rejsu będą niezapomniane. We współdziałaniu z RZGW Wrocławiem, z Dolnośląskimi Mostami zorganizowaliśmy to dla tych pasjonatów i tych ludzi, którzy chcą to obejrzeć, bo naprawdę jest to impreza niepowtarzalna. Wydaje mi się, że takich imprez powinno być więcej. Oczywiście jest to trudne do zorganizowania. My w ramach festiwalu budownictwa przy Europejskiej Stolicy Kultury no postaraliśmy się o coś takiego. Ja jestem też mostowcem, mam tych obiektów mostowych wiele zrealizowanych, tak naprawdę ze 30 parę, 38. Ukochanych jest kilka, zarówno tych starych obiektów mostowych, jak i nowych, bo każdy ma swój niezapomniany charakter, każdy ma swoje serce, swoją duszę. A jak to jest chodzić po takiej... wybudować coś takiego i potem chodzić po takim moście no, i wiedzieć, że to służy wielu. Oczywiście. Muszę pani powiedzieć tak, że jest to taka dzika zawodowa satysfakcja, że to jest moje dziecko. To jest niepowtarzalne wrażenie, to w człowieku to zostaje na całe życie. I idzie się czymś takim, no tak, tyle krwawicy, tyle serca, tyle uczucia, nerwów, stresów i tak dalej zostawiło się przy realizacji czegoś takiego. Wrocławski węzeł wodny jest bardzo malowniczy, ale jednocześnie należy do najbardziej złożonych węzłów w Europie. Ostatnio przeszedł modernizację. Został gruntownie przebudowany, zmodernizowany. Co prawda pierwszy węzeł wrocławski został zbudowany przez poprzedników, włodarzy tutaj, czyli Niemców. Natomiast faktycznie teraz zwiększył znacznie swoją przepustowość. Mniej więcej około 30% więcej wody powodziowej jest przepuszczane. Dodatkowo zostały przystosowane do żeglugi. Tak jak widać, nowe dalbowiska, wyremontowane śluzy, co zwiedzaliśmy po drodze. Niektóre jeszcze będą modernizowane, ale to już akurat nie w ramach węzła wrocławskiego, tylko odrębnych środków. To jest projekt przeciwpowodziowy. Wszyscy pamiętamy skutki tragicznej powodzi tysiąclecia, powodzi 97 roku, która nawiedziła Wrocław. W czasie tej katastrofalnej powodzi zginęło 56 osób. Projekt przede wszystkim ma na celu zwiększenie przepustowości tego węzła, tak aby właśnie ta woda tysiącletnia przeszła przez Wrocław, no może nie w sposób niezauważony, ale bez negatywnych skutków przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia, dla infrastruktury miejskiej oraz na końcu infrastruktury hydrotechnicznej.
Mówimy tutaj o bezpiecznym przepuszczeniu przez Wrocław 3100 metrów sześciennych na sekundę. Wrocław w obecnym kształcie został gruntownie zmodernizowany przez Niemców po katastrofalnej powodzi 1903 roku na przepływ około 2200 metrów sześciennych. Jeżeli przez Wrocław 97 przelała się woda 3600 metrów, no to o prawie połowę więcej niż wynosiła przepustowość wrocławskiego węzła wodnego. Stąd były właśnie takie straty. Teraz mówimy o tym, że wrocławski węzeł został gruntownie zmodernizowany i woda tysiącletnia powinna bezpiecznie przejść przez miasto Wrocław. Chcemy dostosować Odrę do jednolitej klasy międzynarodowej, czyli minimum czwartej klasy. Na dzień dzisiejszy to jest takie odcinki są podzielone, czyli są odcinki trzeciej klasy, są też na tym trzeciej klasy odcinki czwartej, z czwartą klasą, ale no Odra swobodnie płynąca, czyli poniżej brzegu dolnego, praktycznie do ujścia Warty jest drugą klasą. No i tutaj mamy największe problemy z żeglugowością, więc oczywiście żegluga się odbywa tylko w dobrych sezonach, przy dobrych wodach żeglugowych. Natomiast tutaj na odcinku skanalizowanym no tego problemu nie ma, no tylko chodzi o dostosowanie śluz do parametrów czwartej klasy międzynarodowej. Most Rędziński robi wrażenie i z lądu, i z wody. Ma 1742 metry długości całkowitej, a w najwyższym punkcie 122 metry wysokości. Zaprojektował go profesor Jan Biliszczuk. Najpiękniejszym z tych nowych mostów jest Most Rędziński. Lubię samochodem przejeżdżać po nim, lubię przejeżdżać pod nim statkiem. Bardzo ładnie to wygląda z daleka, jak taka harfa. Można, czasem się układają te liny, to wygląda jak żaglowiec jakiś wielki. No można sobie różnie to wyobrażać. Rejs trwał cały dzień i dostarczył niezapomnianych wrażeń.